Słowo Boże dzisiaj dla Ciebie. Drogi ukochany Synu, pozwól mi poprowadzić Twoje myśli z dala od cieni negatywności. Tak, mój Synu, skup się odważnie na chwilach, kiedy z miłością i miłosierdziem wysłuchałem Twoich modlitw, uleczyłem Twoje rany, oddaliłem niebezpieczeństwa i rozwiązałem Twoje problemy. Ożywiając swoje minione zwycięstwa, odnów swoją wiarę, ponieważ to właśnie dzięki tej wierze będziesz prosperować i znajdziesz światło na swojej drodze. Ukochany Synu, proszę Cię, abyś pozostał tutaj ze mną aż do końca. Musisz dowiedzieć się, co mam Ci dzisiaj do przekazania. Mój Synu, aby otrzymać wszystkie moje cuda i błogosławieństwa, które mam dla Ciebie dzisiaj. Zostałeś nauczony, że Bóg chce, abyśmy nigdy nie zapomnieli lekcji, jak żyje w nas. Gdy On żyje w nas, jesteśmy nieustannie pouczani podczas tej podróży, aby znaleźć pełnię i satysfakcję w naszym życiu. Ukochany Synu, jesteśmy prowadzeni przez Jego miłującą rękę, aby żyć w zgodzie z Jego lojalnością, dobrocią, miłością i wiernością. Te cechy mają najwyższe znaczenie, przynosząc radość zarówno sercu Boga, jak i Jego ludowi. Ojciec pragnie, abyśmy w tym dniu byli umocnieni przekonaniem, że On nadal będzie nas prowadził na ścieżce pokoju i dobrej reputacji. Przysłów 31, mój Synu, nigdy nie zapomnij rzeczy, których Cię nauczyłem. Zachowaj moje przykazania w swoim sercu. Napisz w komentarzu z wielką wiarą, 1111, Bóg jest ze mną, aby to roszczenie było Twoje. Drogi Synu, Bóg pragnie relacji całkowitej zależności od Niego we wszystkich dziedzinach Twojego życia. Ciągłe dążenie do życia w trwałej jedności z Nim powinno być Twoim celem. Zrozum, że sam z siebie nie możesz niczego dokonać bez boskiej pomocy. Ciągle zapraszaj Go, aby stał się częścią Twojego świata, prosząc o Jego wskazówki, wzmocnienie i pomoc. Pamiętaj, że dopóki pozostajesz w Nim, On pozostaje w Tobie. Jak nas uczy Ewangelia Jana 15:5, ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, bo beze mnie nic nie możecie uczynić. Napisz w komentarzu, pozostanę w Bogu, jeśli wierzysz w naszego Mistrza, Chrystusa Jezusa. Synu, wiedz z głębokim wzruszeniem, że wszystko, do czego Bóg Cię powołał, już wyposażył Cię we wszystkie narzędzia niezbędne do wykonania tego zadania. Nie szukaj dalej na zewnątrz tego, co już jest w Tobie, wizji przedsiębiorczej, zdolności bycia wzorową matką, siły do przezwyciężenia lęku, to wszystko już jest w Tobie. Masz już wszystko, co jest potrzebne, aby osiągnąć zwycięstwo. Uwierz, jak jest napisane w 2 liście Piotra 1:3, Jego boska moc obdarowała nas wszystkimi darami potrzebnymi do życia w pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał do swojej własnej chwały i dobroci. Napisz w komentarzu 2222, aby to sobie potwierdzić. Nie zapomnij zostawić polubienia, udostępnić i zasubskrybować ten kanał, błogosławiony przez Boga. Drogi Synu, z emocją i wiarą w sercu wiedz, że Bóg wkrótce skieruje swoją uwagę na Ciebie. On zbierze fragmenty Twojego życia przed tymi, którzy próbowali Cię zniszczyć. W tym kontekście oznacza to, że zostaniesz przywrócony. Bóg wkrótce zbierze kawałki, które zostały złamane, rozdzielone i rozproszone na Twojej drodze. Nigdy Cię nie zapomniał, więc tego nie zapomnij w środku swojej burzy. Adoruj Go z pasją, bo błogosławieństwa już są w drodze do Ciebie. Napisz, wierzę mój Panie, aby to potwierdzić. Kochani bracia i siostry, dzisiaj zanurzymy się w potężnym Słowie Pana,
które znajduje się w księdze proroka Izajasza, rozdział 61, werset 7. To werset, który niesie ze sobą obietnicę boskiej odnowy, obietnicę, która ma moc przemienić życie o nadzieję i przynieść wieczną radość. Dlatego zapraszam was wszystkich, abyście otworzyli swoje serca na to przesłanie odnowy i przywrócenia, które Pan ma dla nas. Izajasz 61, 7 mówi: zamiast hańby, którą cierpiało moje lud, otrzyma podwójną część, a zamiast poniżenia będzie się radować swoim dziedzictwem. W ten sposób otrzyma podwójną część w swojej ziemi i będzie mieć wieczną radość. W tym wersecie Bóg zapewnia nas, że jest Bogiem drugiej szansy, Bogiem, który przemienia naszą hańbę w chwałę. Drogi ukochany synu, nasze upokorzenie w wywyższeniu, obietnica tutaj jest jasna: tam, gdzie było cierpienie, będzie radość, tam, gdzie była porażka, będzie zwycięstwo. Bóg obiecuje nam podwójną porcję błogosławieństwa. W dzisiejszym świecie wielu z nas może przechodzić przez chwilę wstydu, upokorzenia, porażki lub smutku. Mogliśmy doświadczyć strat, rozczarowań i wyzwań, które wydają się nie do pokonania. Ale chcę wam przypomnieć, drogie dzieci, że Bóg jest wierny swojemu słowu, jest Bogiem, który przywraca i zwraca. Bóg mówi dziś do każdego z nas, że jest gotowy dać nam podwójnie w zamian za nasze smutki. Jest gotowy zamienić nasze lamenty w śmiech, nasze słabości w siłę, nasze popioły w piękno. Jest gotowy dać nam niebiańskie dziedzictwo, dziedzictwo, które przekracza to ziemskie życie. Wieczna radość, którą Bóg obiecuje, nie jest tymczasowa, nie jest przelotna, jest wieczna. To radość, która przewyższa okoliczności, radość, która wypełnia nasze serca nawet w najgorszych burzach życia. To radość, którą można znaleźć tylko w naszej relacji z Panem. Dlatego zachęcam was wszystkich, moi ukochani bracia i siostry, abyście trzymali się tej obietnicy z wiarą. Pamiętajcie, że choć możemy stawiać czoła trudnościom na tym świecie, Bóg jest większy niż wszystkie nasze utrapienia. On jest Bogiem, który przywraca, Bogiem, który daje podwójnie i Bogiem, który napełnia nas wieczną radością. Dziś, niezależnie od tego, jakie są twoje okoliczności, Bóg jest gotowy, aby zmienić twoją historię. Jest gotowy przywrócić to, co zostało utracone, zwrócić to, co zostało skradzione i napełnić twoje serce wieczną radością. Otwórz więc przed nim swoje serce, zaufaj jego obietnicy i doświadcz przemiany, którą tylko on może dać. Napisz: otworzę moje serce przed Bogiem, aby z wiarą przyjąć to święte słowo. Drogi synu, moja dusza tęskni tylko za Bogiem, bo od Niego pochodzi moja nadzieja. Dziś zapraszam cię, abyś spędził dzień z sercem przepełnionym oczekiwaniem, a nie frustracją. To prawda, że czasami czujemy się sfrustrowani obecną sytuacją, ale wiedz, że życie w ciągłej frustracji nie jest zgodne z wolą Boga dla nas. Obietnice Pana, bez cienia wątpliwości, zostaną wypełnione w idealnym momencie. Dlatego Bóg pragnie, abyśmy żyli w oczekiwaniu, wiedząc, że wkrótce obdarzy nas swoimi obiecanymi planami dobroci. Otwórz więc swoje serce na nadchodzące błogosławieństwo, zaufaj Bogu, który jest wierny, i bądź błogosławiony i zachęcony. Napisz w komentarzu: 33:33, mam Boga w sercu, jeśli wierzysz w wierność Boga. Wśród przeciwności jedną z najpotężniejszych wyznań wiary, jaką możemy złożyć, jest ta: czasami, gdy jesteśmy ogarnięci burzą, łatwo pozwolić się zatopić w myślach, uczuciach i negatywnych postawach, jednak musimy zrozumieć dwie fundamentalne prawdy.
Pierwsza, żadna burza nie jest wieczna. Tak jak ciemne chmury i deszcz mijają, tak i trudności mają swój koniec. Burza nie będzie trwała wiecznie. Druga i co najważniejsze, Bóg jest z nami, nawet w szczycie burzy, dlatego nie powinniśmy tracić wiary. Zanim burza minie i deszcz ustanie, boska obecność podtrzymuje nas, wzmacnia i daje nadzieję, że nadejdą lepsze dni. Pamiętajmy więc, że przeciwności nie są naszym ostatecznym przeznaczeniem, ale tylko przelotną stacją na naszej drodze. Zaufaj Bogu i zachowaj wiarę, ponieważ słońce znów zaświeci po burzy. Kochane dziecko, oddaj wszystkie swoje troski i zmartwienia Bogu, ponieważ On troszczy się o ciebie głęboko. Pierwszy list Piotra 5:7. Dziś przypomnij sobie o znaczeniu oddania się i zaufania Bogu. Czasami próbujemy utrzymać kontrolę nad sytuacjami, dla których tylko Bóg ma rozwiązanie. Jednak ta próba kontroli często uniemożliwia nam zobaczenie rezultatów, na które tak bardzo czekamy. Nadejdzie moment w każdej sytuacji, kiedy będziemy musieli zrozumieć, że oddanie naszych problemów Bogu jest jedyną drogą naprzód. Musimy podjąć decyzję, by zrezygnować z naszej potrzeby kontroli i pozwolić Bogu działać na Jego sposób w naszym życiu. Niech będziesz błogosławiony i umocniony pewnością, że On troszczy się o każdy szczegół twojej drogi, a kiedy zaufamy Mu w pełni, znajdziemy pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Napisz w komentarzu 4444, aby to potwierdzić. Bóg mówi, otworzyłem dla ciebie drzwi, których nikt nie może zamknąć. Pamiętaj, że twoje odkrycie będzie bardziej niesamowite niż wszystko, przez co kiedykolwiek przeszedłeś. Czasami, w trudnych chwilach, trudno jest poczuć się zachęconym tym, co Bóg zamierza zrobić. Obecne problemy mogą wydawać się przytłaczające, ale nie pozwól, by te chwilowe wyzwania zdominowały twój umysł. Pamiętajmy o przykładzie, który daje nam Biblia, dla radości, która była przed nim, zniósł krzyż. Podobnie Bóg postawił przed tobą radość, utrzymywanie tej wizji żywej w twoim umyśle pomoże ci iść naprzód aż do końca. Bądź pewny, ponieważ drzwi, które Bóg otworzył, są wejściem do czegoś niezwykłego, co On dla ciebie przygotował. Idź naprzód z wiarą, a doświadczysz radości z realizacji Jego cudownych planów. Ukochane dziecko, powtórz teraz tę prostą modlitwę ze mną, ukochany Ojcze Niebieski. Dzisiaj stoimy przed Tobą z sercami przepełnionymi wdzięcznością i miłością. Dziękujemy za każde słowo mądrości i pocieszenia, które nam dałeś, bo wiemy, że każde z nich jest cennym darem pochodzącym z Twojego kochającego serca. I przede wszystkim dziękujemy, że jesteś obecnym Ojcem, który nigdy nas nie opuszcza. Twoja stała obecność w naszym życiu jest świadectwem Twojej bezwarunkowej miłości, nieskończonej łaski i niezachwianej wierności. Chwalimy Cię i dziękujemy Ci, Ojcze, za to, kim jesteś. Prosimy, abyś nadal prowadził nas swoimi słowami i otaczał swoją wieczną miłością. W Twoje imię modlimy się. Amen. Napisz w komentarzu z wielką wiarą, kocham Jezusa Chrystusa. Amen. Drogi dziecko, jeśli dzisiejsze przesłanie od Boga dotknęło Twojego serca, proszę, podziel się nim z 5 osobami, które kochasz. Daj polubienie i zasubskrybuj nasz kanał. Niech Bóg błogosławi Twoje życie dziś i zawsze.